Spróbuj wędrować wolnymi drogami. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na koncert z Krainy Łagodności. Wystąpi zespół U Studni, jeden z najlepszych w Polsce śpiewających ballady. Muzycy współtworzyli Stare Dobre Małżeństwo. Wyznaczali rozpoznawalne brzmienie i styl muzyczny legendarnej grupy. Twórcze osobowości, naturalność i swoboda bycia na scenie oraz świetny kontakt z publicznością gwarantują wyjątkowość każdego ich koncertu. Sobota, 16 listopada, godzina 18. Centrum Kultury Muza w Lubinie. Bilety 25 zł w przedsprzedaży i 30 zł w dniu koncertu. Zapraszamy! RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 32 55. Sprawdź naszą ofertę. Lokalne struktury Platformy Obywatelskiej w Zagłębiu Miedziowym to najsłabsze ogniwo partii rządzącej, komentują parlamentarzyści PiS i SLD z regionu. Epicentrum afery taśmowej to Lubin, Polkowice i Legnica. Dlaczego? Właśnie w regionie miedziowym PO jest najsłabsza i skłócona. Podziały między lokalnymi działaczami to wynik wieloletniej pracy dolnośląskiego eks-lidera Grzegorza Schetyny, który nie chciał mieć rywala w strefie wpływów, jaką tworzy KGHM i jej spółki córki. Zawieszeni posłowie Wojnarowski i Jaros to tylko płot. Grube ryby, czyli poseł Schetyna i europoseł Protasiewicz, mają się w dalszym ciągu bardzo dobrze, komentują parlamentarzyści. O aferze taśmowej Protasiewicza mówi już cała Polska. Jej konsekwencją mogą być nawet przyspieszone wybory, a wszystko za sprawą najsłabszego, jak się okazuje, ogniwa PO w kraju. Bohaterzy nowych taśm prawdy to politycy z Zagłębia Miedziowego, od Legnicy przez Lubin do Polkowic włącznie. Platforma Obywatelska zadbała o to, żeby w sposób dla siebie jak najbardziej korzystny opanować w tych najważniejszych strategicznych miejscach KGHM i całą grupę kapitałową KGHM. I tak właściwie czy Protasiewicz, czy Schetyna, ale czytaj, że przede wszystkim Schetyna, zadbali o to, żeby być tutaj jedynymi liderami Platformy Obywatelskiej, a szczególnie Schetyna zrobił wszystko, żeby lokalne struktury Platformy Obywatelskiej były zmarginalizowane, żeby były wzajemnie skłócone. Wybory szefa PO na Dolnym Śląsku to gra o wielkie wpływy. W regionie znajdują się siedziby większości spółek należących do grupy KGHM, gdzie jak wiadomo warunki pracy i płacy są znacznie powyżej średniej krajowej. Według parlamentarzystów SLD i PiS do odpowiedzialności nie pociągnięto głównych bohaterów afery, którzy próbowali załatwić sprawy w białych rękawiczkach i jak dotąd im się udało. To zawieszenie posłów Wojnarowskiego i Jarosa to jest takie złapanie tylko płotek. Natomiast grube ryby, czyli pan poseł Schetyna i pan europoseł Protasiewicz, mają się jak do tej pory bardzo dobrze. I to jest niepokojące. Przypomnijmy, po wyborach na szefa dolnośląskiej PO do mediów wypłynęły dwa nagrania, w których działacze PO z Polkowic i Lubina, wspierani przez posła Michała Jarosa z Wrocławia, namawiali innych delegatów z Zagłębia Miedziowego, by zagłosowali na Jacka Protasiewicza w zamian za posady w KGHM. Pytanie, kto miał w tym interes? Na pewno nie Protasiewicz, na pewno nie Wojnarowski, a kto? Sobie Państwo sami odpowiedzcie. Na pewno ten, który chce być tutaj nadal jedynym, niezastąpionym liderem. Mam nadzieję, że ta epoka się kończy. Ujawnionymi na taśmach zachowaniami Michała Jarosa i Norberta Wojnarowskiego zajmie się Komisja Etyki Poselskiej. W tym tygodniu jest Sejm. Jeżeli nie wpłynął wniosek, bo nie wiem, czy taki wniosek w komisji jest, nie mam takiej informacji, to ja sama z własnej inicjatywy, ponieważ jestem przewodniczącą Komisji Etyki Poselskiej, złożę taki wniosek, żebyśmy się tą sprawą zajęli. Tu nie chodzi o wewnątrzpartyjne sprawy Platformy Obywatelskiej, natomiast chodzi o zachowanie dwóch posłów, pana posła Jarosa i pana posła Wojnarowskiego. Ich zachowanie w moim przekonaniu było niezwykle naganne i nieetyczne i powinno podlegać osądowi ze strony Komisji Etyki Poselskiej. Z informacji podawanych przez miedziowych związkowców w ciągu ostatnich 3 lat liczba zatrudnionych tylko w centrali KGHM wzrosła o 100%.